Cześć kochani, witajcie na moim kanale, z tej strony Karolina i miło mi Was tutaj z powrotem widzieć. Kochani, dzisiaj zapraszam Was na film pogadankowy, na taki mój monolog tak naprawdę, dotyczący powiększania ust. Także co, jeśli taka tematyka Was interesuje, bierzcie kawę, herbatę i oglądajcie dalej. Ja swoją przygodę z powiększaniem ust zaczęłam w 2018 roku w listopadzie. Dlaczego się na to zdecydowałam? Sama nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu byłam tego ciekawa, chciałam troszeczkę dowartościować siebie, chciałam się poczuć lepiej we własnej skórze. Przez ostatnie lata tak naprawdę miałam dosyć okrągłą buzię, miałam takie pucie, policzki, które niestety troszeczkę mi przeszkadzały i przy tym właśnie wąskie usta. W moim przekonaniu i w mojej myśli oczywiście wąskie usta, bo każdy po prostu ma inne postrzeganie, wiecie, wielkości ust. I dlatego stwierdziłam, że chciałabym to zrobić, chciałabym się poddać takiemu zabiegowi. No i się na niego zdecydowałam. Oczywiście dla mnie podstawową rzeczą był research, totalny research po gabinetach, po lekarzach, po kosmetyczkach, po prostu po wszystkich osobach, które mieszkały w Kielcach, które takimi zabiegami zajmowały się właśnie w Kielcach, ponieważ tam właśnie mieszkałam przez jakiś czas. No i to właśnie w Kielcach moja koleżanka poleciła mi Karolinę, która zajmuje się właśnie tym tematem od tamtego czasu. I powiem Wam szczerze, że ja nikogo nie namawiam do tego, aby robił usta u kosmetyczki, bo wiem, że wiele osób się po prostu boi, woli iść do lekarza, po prostu czuje się wtedy bezpiecznie, bo wie, że ta osoba jest totalnie wykwalifikowana pod tym kątem. Ja zdecydowałam się na kosmetyczkę, ale tylko i wyłącznie dlatego, że wiedziałam i widziałam jej pracę i wiedziałam, że ma swój warsztat. Wiedziałam, że moje znajome do niej chodziły, że są zadowolone, że nic z ustami się nie dzieje. Dlatego może to był jakiś ryzyk, fizyk, ale po prostu zaryzykowałam. Taka przyjemność troszeczkę kosztuje. Oczywiście rozpiętość cen jest ogromna, bo to w zależności od tego, gdzie idziecie, czy do osoby doświadczonej, czy do osoby niedoświadczonej, czy do osoby z kursami, czy bez kursów, czy po szkole, czy nie po szkole i tak dalej. Myślę, że można powiedzieć, że te ceny wahają się tak od 300 zł do mniej więcej, nie wiem, 2,5 tysiąca, coś koło tego. Oczywiście pierwsza wizyta to był totalny stres, nie wiedziałam, co mnie czeka tak naprawdę, czy będzie boleć, czy nie będzie boleć, czy będę zadowolona, czy nie będę zadowolona, czy wszystko pójdzie po mojej myśli, czy jednak nie. Po prostu, wiecie, taka ingerencja w ciało, takie zabiegi są dosyć często inwazyjne i to nie jest tak, że ja stwierdziłam, że robię, co będzie, to będzie. Tylko zastanawiałam się naprawdę 50 tysięcy razy, czy na pewno to zrobić. Oczywiście przeczytałam o wszelakich przeciwwskazaniach, o tym, czego nie mogę robić, na przykład dzień przed zabiegiem, dzień po zabiegu i tak dalej. Zapoznałam się totalnie z całą informacją dotyczącą tego całego zabiegu. I mówiąc tutaj o przeciwwskazaniach, mam na myśli konkretne właśnie choroby, konkretne schorzenia, o których Wam teraz powiem. Po prostu je przeczytam z internetu, bo wszystkich nie pamiętam. Ale tak, przeciwwskazaniem do zabiegu jest każda aktywna infekcja, angina, opryszczka, infekcja dróg moczowych, próchnica i tak dalej. Aktywne choroby nowotworowe, chemio- i radioterapie, nieregularne choroby ogólnoustrojowe jak cukrzyca, nadciśnienie, co tu jeszcze jest, leczenie stomatologiczne, zaburzenia krzepnięcia, ciąża, okres laktacji, stosowanie niektórych antybiotyków też jest właśnie takim przeciwwskazaniem do zabiegu. Także naprawdę, jeśli macie zamiar się zdecydować na taki zabieg, po prostu sprawdźcie, czy nie macie żadnych przeciwwskazań, bo wiecie, że to może być różnie. Wiem, że chyba jeszcze padaczka jest przeciwwskazaniem. Kiedyś tam czytałam na jakiejś stronie internetowej, tutaj akurat nie mam tego wypisanego, ale właśnie coś kojarzę, że padaczka również się do tego zaliczała. No i pierwsze co, Karolina nałożyła mi maść taką znieczulającą, więc stwierdziłam, że super, na pewno nie będzie boleć. Tutaj Wam będę przekazywać jakieś takie zdjęcia właśnie z tych pierwszych zabiegów, z kolejnych, żebyście widzieli, jak to wszystko wyglądało. No i nadeszła chwila, w której siadłam na fotel i już Karolina szła w moim kierunku z igłą. I to był moment, w którym ja zamarłam. Ale stwierdziłam, że dam radę, sama się na to zdecydowałam. Nikt za mnie tego, takiej decyzji nie podjął, więc będę silna, będę twarda. Ale tuż po wbiciu pierwszej igły już wiedziałam, że będzie źle. Źle będzie pod względem bólu. No i w moim przypadku ten ból jest okropny. Jest niemiłosiernie mocny. Wiem, że niektórzy pomyślą, zdecydowała się, twój problem. Ja wiem, że to jest mój problem i jakoś to przeżyję, bo to jest coś, co po prostu sprawia, że czuję się w swoim ciele lepiej, że to podbudowało mnie, że to mi pomogło po prostu lepiej o sobie myśleć. Uważam, że jeśli masz ochotę zrobić jakiś zabieg, to sobie go rób. Nikogo to nie powinno obchodzić, nikt nie powinien
pychać nosa w nie swoje sprawy tak naprawdę, dlatego wiedziałam, co robię. Ktoś ma czerwone włosy? Spoko. Ktoś ma zrobione cycki, dupę? Nie ma problemu. Mam to gdzieś, naprawdę. Każdy ma swoje ciało i może o nim decydować. I też pamiętajcie, nie decyduje o Twoim ciele Twój chłopak, nie decyduje o Twoim ciele Twoja mama, Twój wujek, Twój brat, ktokolwiek. Ty decydujesz o swoim ciele i to Ty stwierdzasz, jakie chcesz mieć i takie możesz mieć, bo to jest Twoje ciało i nikt nie ma prawa Ci powiedzieć, jak masz wyglądać. Nikt, a szczególnie obce osoby, którymi często się przejmujemy, a nie powinniśmy. I wiecie, każdy może mieć swoją opinię. Opinia to jest spoko sprawa, bo gdyby każdy myślał na świecie tak samo, to świat totalnie by był nudny, nie mielibyśmy o czym rozmawiać, nie byłoby kompletnie żadnych dyskusji, żadnych forów, żadnych sprzeczek, żadnych kłótni. Wyobrażacie sobie życie bez tego? Naprawdę, nie, ja sobie nie wyobrażam totalnie życia bez tego. I to jest spoko, że każdy ma swoją opinię, że może ją wyrazić, tylko chodzi o to, jak my ją przyjmiemy. I oczywiście opinie, a nie hejt, bo to są po prostu dwie różne rzeczy, które bardzo często ludzie mylą. Wiecie, jako że jestem osobą, która w jakimś tam stopniu, wiecie, przez YouTube'a, przez Instagrama, delikatnie można powiedzieć, że jest tą osobą publiczną, w jakimś tam malutkim stopniu, to naprawdę, jeśli ja miałabym się przejmować wszystkimi osobami, które do mnie piszą negatywne opinie, negatywne komentarze, hejt i tak dalej, to naprawdę ja bym się wykończyła psychicznie. Ale ja po prostu mam to w dupie. Ja to mam po prostu w dupie, bo naprawdę nie da się żyć i czerpać przyjemność z życia w momencie, kiedy bierzemy wszystko do siebie. Nie da się, po prostu się nie da. I oczywiście zboczyłam z tematu, jak zawsze, bo jak ja się rozgadam, to po prostu tak to wygląda. No i a propos tego zabiegu, wstrzyknęłam sobie połówkę, pół mililitra kwasu hialuronowego. No i jakoś przeżyłam, spoko. I przez pierwsze tak jakby godziny nie można nakładać makijażu, staramy się tego nie ruszać, maścią arnikową smarujemy, ponieważ mogą pojawić się siniaczki. Jeśli ktoś ma na przykład wirus opryszczki w swoim organizmie, on może się pojawić opryszczka tuż po zrobieniu ust. No i przez pierwsze dni pojawiły mi się rzeczywiście te siniaczki, nie wyglądało to zbyt rewelacyjnie, ale pamiętam, jaka ja byłam szczęśliwa, że podjęłam taką decyzję. W moim przypadku taki totalny efekt był po mniej więcej półtorej tygodnia, dwóch. Kiedy te usta się już zagoiły, nie było siniaczków, nie było żadnych tam strupków, żadnych zaczerwienień. To był czas, w którym one były wygojone. I jeśli chodzi o zrobienie ust, słuchajcie, ja zdecydowałam się na połówkę, ja nie zdecydowałam się na cały mililitr, ponieważ się bałam. Nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać, czy właśnie ten 1 ml kwasu hialuronowego to nie będzie za dużo na moje usta, ponieważ nie chciałam przesadzić. Ja w swoim przekonaniu i w swoim zdaniu uważam, że moje usta nie są przesadzone. Moim zdaniem one wyglądają w miarę naturalnie, chociaż widać, że są powiększone, ale moim zdaniem one są jeszcze w granicach takiego mojego prywatnego rozsądku. Ja jestem bardzo zadowolona z efektów i powtórzę Wam w filmie to milion razy, ale naprawdę uważam, że z nimi nie przesadzam. Jeśli chodzi o taki mój system powiększania ust, to jest dwa razy do roku. Ja dwa razy do roku robię połówkę, czyli na przykład w styczniu robię połówkę i w sierpniu robię drugą połówkę. Więc to jest 1 ml na cały rok, a większość osób robi cały mililitr, albo nawet więcej i dużo częściej. Więc to jest po prostu, wiecie, jak wolicie wyglądać, tak wybieracie. Tak na takie zabiegi się decydujecie i na taką ilość mililitrów kwasu hialuronowego po prostu się decydujecie. Tak jak mam teraz, ja taki efekt chcę utrzymać cały czas, dlatego dopełniam sobie tą połóweczkę co pół roku i dla mnie ten efekt jest totalnie wystarczający. I nie mówię, że nie wiem, za rok czy za 5 lat nie zdecyduję się na więcej. Może być różnie, ale też jestem osobą, która zawsze stara się nie przesadzać z wyglądem. Po prostu nie lubię się wyróżniać. Nic nie mam do osób, które mają większe usta, które mają mniejsze usta, które sobie robią 2 ml na raz, które robią sobie 5 ml, które szykują sobie 10. No 10 i 5 to może nie. No ale wiecie, daję taki totalnie przykład. Nie interesuje mnie to. Każdy o swoim ciele decyduje, każdy wygląda tak jak chce i ja wyglądam tak, jak wyglądać chciałam. I wiem, że wiele osób myli te dwie rzeczy, więc chciałabym poruszyć ten temat. Botoks, a kwas hialuronowy to są kompletnie dwie różne rzeczy. Totalnie różne rzeczy. Bardzo często właśnie widzę w świecie facetów, którzy mówią: łe, ale sobie botoks czyknęła.
To nie jest botox, to jest kwas hialuronowy. Pamiętajcie o tym. Błagam, pamiętajcie o tym, bo to jest totalna, totalna różnica. I pamiętajcie, miejcie takie podzielne dwie kategorie. Kwas hialuronowy i botox. Mówię to oczywiście do osób, które mylą te dwa pojęcia i które uważają, że powiększa się usta botoksem. Botox to jest preparat, który pomaga w niwelowaniu zmarszczek oraz w walce na przykład z bruksizmem. To są dwie totalnie różne rzeczy. Kwas hialuronowy to jest kwas, który nawilża nasze ciało, który nawilża nasze tkanki, który też występuje normalnie w naszym organizmie. I on na przykład nawilży nam dodatkowo usta. Więc to nie jest też tylko tak, że powiększycie usta kwasem i on po prostu wypełni totalnie wary. Nie. On też je nawilży, on też je zregeneruje, on im pomoże bardzo dużo. W moim przypadku bardzo dużo pomógł, bo moje usta zawsze były wysuszone, a teraz totalnie nie mam z tym problemu. Oczywiście używam pomadek w zimie, bo lubię po prostu efekt błyszczenia na moich ustach, ale nie są one w moim przypadku jakoś totalnie konieczne, więc to jest dodatkowy plus. Ostatni mój zabieg miałam w lipcu 2020. Teraz najbliższy będę miała prawdopodobnie pod koniec lutego, na początku marca. Tak mniej więcej, tak jak Wam wspominałam wcześniej, chodzę na taki zabieg co pół roku, a dojeżdżam do Kielc, także też mam teraz troszeczkę dalej. I cena jest również uzależniona od konkretnego produktu, którym macie powiększone usta, bo to nie jest jeden kwas hialuronowy, na rynku jest ich multum, mnóstwo do wyboru. Więc jak widzicie osoby, które są w social mediach i mają mega opuchnięte usta, mają siniaki, mają totalne takie, wiecie, pontony, to nie oceniajcie ich od razu. Te osoby, okej, zdecydowały się na zabieg, może tego nie szanujecie, nie lubicie, spoko, ale nie oceniajcie wyglądu ich ust tuż po zabiegu, bo ten efekt jest totalnie inny. Możecie teraz w całej okazałości spojrzeć na moje usta i zobaczyć, tutaj porównać, jak one wyglądały w dniu zabiegu. I jakbyście zobaczyli taką osobę właśnie w internecie, to byście pomyśleli, Boże, co ona z sobą zrobiła? Nie, ty idziesz do domu. I tak po prostu jest. Po każdym zabiegu nie wyglądamy od razu super. Powiększymy cycki, one są opuchnięte i wyglądają strasznie i to jeszcze nawet dłużej, bo przez kilka miesięcy. To jest po prostu normalne, że nawet, nie wiem, usuniecie migdałka, to ta szyja nie wygląda tak, jak wyglądała przed zabiegiem na samym początku. Więc to jest totalnie normalne. Totalnie. A to, że ktoś się zdecydował na taki zabieg, to niczyja sprawa. Po prostu. No to teraz porozmawiajmy o kwestii tego, czy to wygląda naturalnie. To nie będzie wyglądać naturalnie, ponieważ to nie jest natura. Tak mi natura nie stworzyła i tak to nie wyglądało normalnie w moim życiu. Ja się do tego przyczyniłam, że one są powiększone. I to nie będzie wyglądać naturalnie. Więc jeśli macie zamiar zdecydować się na taki zabieg, a wyglądać naturalnie, to nie będziecie wyglądać naturalnie. Po prostu nie będziecie. I nawet w przypadku tym, jakie ja mam usta, jak widzicie, to widać, że one są delikatnie powiększone i wiem, że niektórzy tego nie zauważają i bardzo się z tego powodu cieszę, ale ci, co zauważają, no to po prostu to widzą. I ja też nie mam problemu z przyznawaniem się do tego, bo po prostu się na to zdecydowałam, świadomie jestem osobą dorosłą, tak naprawdę sama decyduję o swoim ciele, ja zadecydowałam o tym zabiegu, że chcę go zrobić, więc ja do niego po prostu mogę przyznać, ja nie muszę tego ukrywać, bo to była moja sprawa i nikomu nic do tego. A jeśli ktoś decyduje się na zatajanie tego, spoko, jego sprawa, co mnie to obchodzi. No wiecie, kurde, wyjdę na jakąś ignorantkę, ale naprawdę tak jest. Po prostu, jeśli ktoś sobie powiększył, nie wiem, cycki i czuje się z tym lepiej, mega się z tego powodu cieszę, bo taka osoba po prostu się dowartościowała tym krokiem. Ktoś pomaluje na czerwone usta i czuje się po prostu lepiej. Ot tak, nagle, pstryk, czuje się lepiej. Super. Wiecie, życie po to jest, żeby czerpać z niego przyjemność. To wy jesteście menadżerami własnego losu. Pamiętajcie o tym. A jeśli chodzi o kwestię bólu, no to w moim przypadku, porównując, mam tatuaż na nadgarstku, mam tatuaż na obojczyku, mam tatuaż na ręce, mam tatuaż na żebrach. Żaden, nawet w 5% nie bolał tak jak zabieg powiększania ust. Żaden. Ja po prostu mam taki próg bólu. Każdy z nas ma inny próg bólu, każdy z nas przeżyje to inaczej, każdy zniesie to inaczej, więc jeśli kogoś zapytacie, czy to boli, czy nie boli, to nigdy nie otrzymacie odpowiedzi idealnej do waszego stanu, bo każdy jest inny.
No i co, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że taki luźny film Wam się podobał. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie takie filmy w moim wykonaniu. Rzadko je dodaję, bo jakoś nigdy nie czułam się w tym pewnie. No ale jak wiadomo, do odważnych świat należy. No i mam postanowienie również tutaj być na bieżąco, jak i na moim Instagramie. Zapraszam Was serdecznie również tam. No i co, zostawiajcie subskrypcję, ponieważ to jest dla mnie po prostu kop do dalszego działania. Komentarze również są takim kopem motywacyjnym dla mnie. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam udanego dnia. Cześć!